Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się smartwatchem. Będzie to Samsung Gear Fit. Zapraszam do oglądania. Smartwatch Gear Fit jest to zegarek dla aktywnych poprzez sparowanie tego urządzenia przypominającego zegarek, bo nie ma okrągłej tarczy, aczkolwiek to nie jest zasada już w tej chwili. No przede wszystkim po podłączeniu takiego zegarka do naszego tabletu czy tudzież smartfona, a raczej smartfona, bo tak jak powiedziałem, to jest zegarek dla aktywnych. No, dostajemy tutaj urządzenie, które pozwoli nam monitorować nasze odruchy życiowe, no i mobilizuje nas do pewnych ćwiczeń. Co to jest? Smartwatch, czyli tak jak powiedziałem, jakiś taki, można powiedzieć, inteligentny zegarek. Tak to mniej więcej wygląda. Może nie zachwyca jakąś tam specjalnie elegancją, no ale właśnie do tego, co został stworzony, czyli do osób, które lubią ćwiczyć, lubią biegać, lubią żyć aktywne, jak znalazł? Pasek, zwykła guma, dość dużo tych dziurek, tutaj mamy też klamrę, wystarczy tylko wpiąć do tych dziurek, więc i to właściwie już działa, raczej nie ma możliwości zgubienia tego zegarka. Co jeszcze ciekawego? No przede wszystkim praktycznie pasuje na każdą rękę, na każdy przegub. Ekran, co fajnie, jest tutaj super AMOLEDowy o rozdzielczości 128x432 piksele i to się chwali, bo można powiedzieć, przy takim małym ekraniku ta godzina i te wszystkie ikonki, bardzo takie, można powiedzieć, skąpe, wyglądają naprawdę dość schludnie. Jeden klawisz, tylko włącz, wyłącz, zablokuj, odblokuj. No i tutaj znajdziemy jeszcze najważniejsze rzeczy spod spodu, taką stację dokującą. W samym zestawie znajdziemy taką przejściówkę do ładowania. Wystarczy ją, o tak, ją zainstalować. Dokładnie. I tutaj ładujemy poprzez kabel micro USB. Przy normalnym korzystaniu 3-4 dni taka bateryjka w takim zegarku wystarcza. No i tutaj jeszcze mamy oczywiście w środku na taką diodę. Właściwie to jest urządzenie do też mierzenia pulsu między innymi i tym podobne. Tak mniej więcej wyglądałoby tego typu urządzenie. Oczywiście te paski są tutaj jak najbardziej zmienialne, więc możemy sobie to wszystko tutaj zmienić. No, jeżeli chodzi o funkcję, no parowanie tego zegarka z tym z oprogramowaniem, z naszym smartfonem, odbywa się poprzez aplikację, zaraz Wam pokażę na tablecie, Gear Fit Manager, dokładnie. I tutaj mamy już połączone te nasze urządzenia. W momencie, gdy łączymy ten zegarek z innym urządzeniem, automatycznie wszystkie dane się z tego zegareczka kasują. Co jeszcze ciekawego? No oczywiście tutaj możemy sobie edytować różne rzeczy, na przykład jeżeli wcisnę, powiedzmy, jakąś inną tapetę, zrobię gotowe, to w samym zegarku również zmienia nam się tapeta. Mi bardzo przypadło właśnie coś właśnie czarnego, to jest dość takie, można powiedzieć, eleganckie i między innymi czytelne. Powiadomienia, też można zrobić powiadomienia, czyli tutaj możemy sobie ustawić, co nasz zegarek, smartwatch ma pokazywać na swoim ekranie, jakie powiadomienia, a jakie na przykład nie, więc to jest zupełnie konfigurowane. Aplikacja bardzo prosta, oczywiście trzeba zaznaczyć, że tylko na urządzenia z systemem Galaxy. No i przejdźmy może do zegarka. Widzimy tutaj, można powiedzieć, taki ekran startowy, aczkolwiek można go też jeszcze ustawić, więc może jeszcze powrócę chwilę do ustawień. Do ustawień tego tabletu, tego zegarka, więc tutaj też możemy sobie poustawiać kilka takich innych, można powiedzieć, ekranów startowych. Różne style i tak dalej, i tak dalej. Źle to nie wygląda. Ja mam taki ustawiony, można powiedzieć, standardowy.
sprawie jeszcze ostrość. No i zaczynamy. Jakie funkcje ma Gearfit? A ma ich dość sporo. No przede wszystkim po przesunięciu palca w prawo mamy puls, mamy ćwiczenia, mamy krokomierz. Może założę ten zegarek na rękę i może pokażę wam z jakiejś funkcji, czyli chociażby zmierzę puls. Ogólnie miałem go na lewej ręce, teraz ustawię go na prawo. Mam nadzieję, że da radę. No i zobaczmy. Puls. Start. Jakiś pomiar jest. Zobaczymy, jaki puls. Jak widzicie, na mojej ręce nie wygląda to jakoś, tak można powiedzieć, specjalnie źle, mógł być trochę mniejszy. Coś nie może zmienić mojego pulsu. Spróbuj ponownie. No, chyba jest. Jakaś mała wibracja 95, no, czyli można powiedzieć, że dość sporo. Ale musicie mi też wybaczyć, jestem troszeczkę przeziębiony, jak to we wrześniu, zawsze kogoś weźmie. Tak jak widzieliśmy, puls ćwiczenia, czyli bieganie, chód, kolarstwo, historia ćwiczeń, pierwsze wycieczki. Powiedzmy, wejdziemy sobie na kolarstwo, start. No i oczywiście tutaj mamy błąd otrzymywania danych i tak dalej, ale między innymi możemy tutaj mierzyć sobie na przykład prędkość, czy powiedzmy kalorie, poprzez oczywiście program w samym smartfonie. Mamy też krokomierz, który też bardzo dobrze działa i pokazuje nam, ile kilometrów przeszliśmy, ile kroków i ile przy tym spaliliśmy kalorii. No i co jeszcze? Mamy też sen. Funkcja sen też pokazuje mniej więcej, ile był człowiek w bezruchu, że tak powiem. Raz się przespałem z zegarkiem. No i 8 godzin, 48 minut, 88% bezruchu. Uważam, że to całkiem chyba niezły wynik. Mamy też oczywiście stoper, czasomierz, to oczywiście oczywiste rzeczy, i znać moje urządzenie, czyli jeżeli zrobimy szukaj, dokładnie pojawia się alarm w naszym tablecie. Akcesorium Gearfit szuka tego urządzenia. No świetnie. No i go znaleźliśmy. Fajnie. No i co to tam dalej mamy? Znajdź moje urządzenie. Ustawienia. Ustawienia są bardzo, bardzo tutaj takie, można powiedzieć, podstawowe. Mamy zegar, tapeta, bluetooth, tryb blokowania, oczywiście tablet, czy tam smartfon komunikuje się tutaj z zegarkiem wersji bluetooth wersji 4.0. Mamy też tryb blokowania, profil, i zerowanie Gearfita. Mniej więcej tak to wygląda. Mamy też jeszcze wyświetlacz i procent baterii. O baterii chyba już powiedziałem. Około 3-4 dni taki zegareczek nam wytrzymuje. Oczywiście możemy powiedzieć, że zwykły zegarek wytrzymuje przynajmniej 10 lat. No ale tutaj 3-4 dni. No, musimy się do tego przyzwyczaić. Chyba taki znak czasu, bo dokładnie to chciałem powiedzieć. No i mamy jeszcze kontroler multimediów. Czyli możemy sobie tutaj po prostu odpalić nasz ulubiony utwór i po prostu zmieniać. To też jest coś fajnego, jeżeli mamy słuchawki. To nie musimy sięgać po smartfona do kieszeni, tylko po prostu tutaj zmieniać to z ręki, że tak powiem. Tak mniej więcej to wygląda. Bardzo fajne. Pomyślane, bardzo fajna rzecz. No i powiadomienia, to co wam tutaj pokazywałem, czyli ewentualnie hanguty, czy powiedzmy SMS-y, czy nie wiem, ostatnie połączenia i tak dalej, więc tutaj też wszystko jak najbardziej mamy. No i jeszcze pogoda. Tak mniej więcej by wyglądał Gearfit. Bardzo byłem zadowolony podczas korzystania z tego urządzenia. Chętnie bym sobie takie coś kupił, ale cena troszeczkę zaporowa. Za 700 zł można chyba dostać już normalny zegarek, ale aczkolwiek dla maniaków jak najbardziej
Jak najbardziej ich rozumiem i czuję ich takie, można powiedzieć, pożądanie do tego typu urządzeń, bo rzecz faktycznie dość wygodna. Osobiście mi się to podobało i nie wykluczam, że kiedyś w przyszłości kupię takiego sobie, niekoniecznie tego Gear Fita, ale też takiego normalnego smart watcha. Ostatnio podobały mi się zegarki Motorola i Asusa. Myślę, że tego typu urządzenia zdobędą większą popularność niż do tej pory. No i to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Polecam subskrybować kanał wideotesty.pl, komentować. No i co? Do następnego razu. Trzymajcie się, hej!